Cześć, hej, witam, z tej strony Poseidon. Dziś kolejny poradnik serii modyfikacji oraz napraw sprzętów komputerowych i dziś szybki poradnik biorę na swój warsztat, mianowicie chodzi o baterię BIOS-u. Dziś pokażę, jak ją wymienić na jednym z moich tutaj komputerów w tym pokoju, bo ten problem akurat tutaj się stał. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak zdiagnozować, to że to jest to bateria BIOS-u i jakie są tutaj podstawy diagnozy tego, zapraszam do dalszej części poradnika. I tak, takim pierwszym domysłem, że mamy już baterię BIOS-u do wymiany, jest ten komunikat przy starcie naszego komputera. Chodzi o ten tutaj komunikat na samym dole. Tłumacząc go na polski, BIOS tutaj wywalił informację, że chce załadować ustawienia domyślne, bo nie potrafi załączyć komputera z tymi ustawieniami BIOS-u, które zostały skonfigurowane przeze mnie wcześniej na tym BIOS-ie. A więc już mamy tutaj domysł, że nasza bateria BIOS-u szwankuje i jest do wymiany, ponieważ, jak już wspomniałem, BIOS nie umie się załadować z tymi ustawieniami, które skonfigurowałem z tą pamięcią i chcę dlatego załadować ustawienia domyślne. Klawisz F2 po prostu ten komunikat potwierdza i komputer nam normalnie wystartuje. Ostatnią diagnozą i upewnieniem się, że bateria BIOS-u jest do wymiany, zobaczcie teraz na pasku zadań, gdzie jest zegar, datę oraz godzinę, jaka się tutaj pojawiła. Przy każdym starcie ta data będzie cały czas taka sama, będzie się zmieniała. Gdy ją ustawicie na poprawną, ponownym uruchomieniu komputera, ta data znowu się zmieni. I to jest dość uciążliwe i żmudne, a taka bateria BIOS-u to jest grosz, dlatego warto ją wymienić. Gdy nie ustawicie tej daty, zobaczcie, niektóre witryny internetowe po prostu nie pozwolą Wam ich przeglądać. Załóżmy popularny Facebook i widzicie, przeglądarka wywaliła na komunikat, twój zegar wskazuje przeszłość. Gdy teraz ja ustawię tą datę, bo tutaj tylko i wyłącznie chodzi o tą datę, odświeżę przeglądarkę. Jak widzimy, mogę się zalogować do witryny Facebook. A więc to jest bardzo uciążliwe, to zmienianie co chwilę w kółko daty. To już było wiadome przed startem komputera, gdy BIOS wyświetlił nam tą informację o tych właśnie ładowaniach ustawień domyślnych. Dlatego teraz w dalszej części tego poradnika rozbierzemy ten komputer i pokażę, jak wymienić tę baterię BIOS-u i gdzie ona się znajduje. Tak jak widzicie, komputer leży już na moim biurku serwisowym, mamy zdemontowaną ścianę obudowy i mamy dostęp do płyty głównej oraz samej baterii. Bateria BIOS-u znajduje się w tym tutaj miejscu i to jest ten cały problem niezapamiętywania ustawień naszego BIOS-u. Wymiana banalnie prosta, wystarczy tutaj wcisnąć tą dźwignię, tą blokadę w prawą stronę, bateria powinna automatycznie sama wyskoczyć, tak jak widzicie, i możemy teraz tą baterię zdemontować. Teraz po prostu trzeba zamontować nową baterię, wpiąć ją i mamy wymienioną baterię BIOS. Tak jak widzicie, dobiliśmy do końca tego poradnika. Bateria jest zamontowana na płycie głównej. Teraz zostaje podłączyć komputer, skonfigurować BIOS pod nasz gust oraz skonfigurować datę, godzinę i cieszyć się już tej wygody i niekonieczności co chwilę konfigurowania tych ustawień BIOS-u. Jeżeli Ci poradnik się podobał, zostaw łapkę pod tym filmem, zasubskrybuj kanał i zaznacz taki dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z moimi poradnikami komputerowymi. Pamiętaj również o dziale naprawa PC na moim portalu komputerowym www.bez-problemu.pl. Tam jest dział naprawa PC, gdzie naprawiam Wam komputery zdalnie poprzez sieć internet. Na dziś to tyle. Cześć, hej, Poseidon.